Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj senator Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie senatorze, Jarosław Gowin niedawno mówił mi, że on czuje się już absolutnie częścią opozycji, że tu jest jego miejsce razem z Platformą, Lewicą, PSL-em czy Polską 2050. Pan senator, to też dzisiaj opozycja po prostu? Ja jestem senatorem niezrzeszonym i zapowiedziałem swój start w najbliższych wyborach z własnego komitetu wyborczego. Natomiast jakie będą relacje między blokiem senackim a takimi senatorami jak ja, niezrzeszonymi, czy jakie będą uzgodnienia w ramach koalicji sejmowej, czy środowisko Jarosława Gowina będzie razem na jakichś listach w jakiejś koalicji. No, nie jestem w stanie panu na to pytanie dziś odpowiedzieć. Co będzie za rok, tylko o to, jak dzisiaj pan senator siebie pozycjonuje. Są rządzący, jest opozycja. Gdzie jest pan senator? No, jestem w środku. To znaczy ja widzę bardzo dokładnie wszystkie błędy i okazuje się, że te moje krytyczne głosy, które były w stosunku do, jeszcze jak byłem członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, no niestety się spełniły. Okazuje się, że trzeba było wyciągać wnioski z błędów, trzeba było je naprawiać, a nie brnąć w takie narracje bardzo koślawe, pokrętne, dialektyczne, zakręcone, że raz jesteśmy... Pamiętam, że krytykował pan za piątkę dla zwierząt, z tego akurat się tak wycofano na przykład. Panie senatorze, teraz dużo dzieje się na Śląsku. Uwaga skupiona jest właśnie na sejmiku w tym województwie. Jeżeli chodzi o obserwujących naszą scenę polityczną, tam zmiana jest sygnałem czy elementem jakiejś szerszej zmiany. To jest efekt jakiegoś wiatru, który już w Polsce wieje, wiatru zmian i za chwilę będzie więcej w całym kraju takich wolt i odejść z szeregów Prawa i Sprawiedliwości? To ma oczywiście, ta sytuacja ma wymiar krajowy, ponieważ z punktu widzenia ogólnopolitycznego to jest ogromna porażka obozu rządzącego, jeżeli następuje zmiana w bądź co bądź czołowym województwie, bo poza Mazowszem Śląsk to jest najważniejsze województwo w Polsce w sensie potencjału demograficznego, gospodarczego, społecznego i rangi politycznej. I z tego punktu widzenia to jest porażka. Natomiast proszę zauważyć, że pan marszałek Chrostowski, on w tej chwili związał się ze środowiskiem Tak dla Polski. To jest ogólne polskie zrzeszenie samorządowców. Przewodniczącym tego stowarzyszenia jest pan senator Zygmunt Frankiewicz, notabene były prezydent Gliwic, a więc też z województwa śląskiego osoba. Jak wiemy, w tym brały udział również w tych rozmowach prezydenci tych i jeszcze innych miast na Śląsku. Widać wyraźnie, że też to środowisko Tak dla Polski jest takim ogólnokrajowym związkiem samorządowców, stowarzyszeniem, które też również artykułuje swoje oczekiwania polityczne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o środki zapewniające rozwój samorządów. I to było na ogólnym poziomie, patrząc na tendencje, czy to jest kolejny sygnał pokazujący, że Prawo i Sprawiedliwość powoli z władzą będzie się w Polsce żegnało? Tak można to odebrać, ponieważ jesteśmy niecały rok przed wyborami i widać wyraźnie, że poszczególne segmenty i elementy, ważne instytucje państwowe, no samorząd jest takim fragmentem państwa polskiego, ale również inne jakieś agencje, jakieś struktury państwa. Coraz wyraźniej widać, że osoby, które tam zasiadają, mają kierownicze funkcje, dostrzegają słabnięcie obozu rządzącego. I z tego punktu widzenia mogą być różne nieoczekiwane ruchy, które się okażą. A to jakiś prokurator, panie redaktorze, zacznie odmrozi zamrożone śledztwo i jakieś takie bardzo niewygodne dla władzy. A to się okaże, że jacyś funkcjonariusze jakiejś służby mundurowej na przykład podejmą działania, które są niezgodne z oczekiwaniami. A to jakaś inna instytucja państwowa czy gdzieś w samorządzie. I taka suma tych różnych działań będzie świadczyła o tym, jak bardzo w ocenie tych osób słabnie układ rządzący w Polsce. Mam nadzieję, że urzędnicy, prokuratorzy, służby nie działają tak jak chorągiewki. Ale to nie chodzi o to. Nie wyczuwają już wiatru, tylko swoje działania prowadzą z myślą o interesie państwa po prostu, a nie tej czy innej formacji, tak jest, która albo traci, albo ma zyskać władzę. Ale niech mi pan powie, czy nie byłoby w interesie państwa wyjaśnienie na przykład w tych śledztwach,
których są poważne wątpliwości, a zostały umorzone czy zawieszone. Ja, no, absolutnie zgadza się pan, nie twierdzę, że nie byłoby w interesie państwa, ale jeżeli jesteśmy przy prokuraturze trochę i prokuratorze generalnym tym samym, to myśli pan senator, że Zbigniew Ziobro może być złożony na tym unijnym ołtarzu przez Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska może odejść z tej koalicji po to tylko, żeby udało się uzyskać środki z Unii Europejskiej? Myślę, że w tej chwili poziom napięcia między w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy jest wyjątkowo wysoki, to znaczy między środowiskiem Solidarnej Polski a PiS-em. Myślę, że różne scenariusze leżą na stole. Może być scenariusz miękki na przykład, no bo się okaże za chwilę, że żeby się porozumieć z Unią Europejską, żeby pozyskać te środki, o które pan mnie pyta, no to będzie konieczność zmian w jakiejś legislacji. Na przykład, tak? I może się okazać, że na przykład środowisko Solidarnej Polski na przykład będzie głosowało przeciw, reszta obozu rządzącego za, plus jeszcze na przykład część opozycji będzie głosowało. Tak jak to było z ratyfikacją samego funduszu. Na przykład. I będzie to taka, Polska i to będzie taka sytuacja, jesteśmy razem, ale w niektórych sprawach mamy oddzielne zdanie. Natomiast może być sytuacja, że zostanie postawione ultimatum. Albo głosujecie z nami, albo odchodzicie z obozu rządzącego. Też taki scenariusz leży na stole. A może też być scenariusz, że z jakichś powodów nie dojdzie do porozumienia jednak z Unią Europejską mimo wszystko w tych zmianach i tego nie będzie. Więc w tej chwili trudno przewidywać. Natomiast jedno jest pewne, że poziom napięcia i niepokoju w ramach obozu rządzącego, mówię o gremiach rządowych, jest w tej chwili wyjątkowo wysoki. Taki, jakiego jeszcze nie było? Taki, jakiego chyba jeszcze nie było. No ale może to doprowadzić do jakiegoś przesilenia, panie senatorze, bo dałoby się rządzić kilka miesięcy, no już niespełna rok przed wyborami parlamentarnymi. To nie jest jakaś szczególna przeszkoda dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, taka perspektywa? Wie pan, można rządzić rządem mniejszościowym. Ja pamiętam czasy AWS-u. Na jak ponad rok przed wyborami Unia Wolności, która była koalicjantem AWS-u, wyszła i rząd jakoś dotrwał. No, jaki wynik osiągnął w wyborach, no to wszyscy wiemy, że nie przeszedł progu. Okoliczności są gospodarcze, budżetowe, teraz jest sytuacja, no, i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa, no, są szczególne, tak? No, są szczególne, no przede wszystkim ceny energii. Przede wszystkim widzimy, że ten pakiet osłonowy w postaci VAT-u na paliwa, na niektóre artykuły, ta tarcza antyinflacyjna, jeżeli ona zostanie zdjęta, o tym się mówi w tej chwili wprost, to skok inflacji będzie oczywisty. To wszyscy o tym mówią. A więc zwiększenie inflacji to znaczy pogorszenie nastrojów społecznych. Ale rząd zasłania się tutaj Unią Europejską, no bo są takie sprawy, w których Unia garduje od lat i rząd niewiele sobie z tego robi, jak chociażby sądownictwo, a tutaj premier mówi, no nie, Unia Europejska nie pozwala nam utrzymać tych poziomów, tych stawek. No więc sam pan sobie odpowiedział na to pytanie, więc punkt, więc to jest właśnie taki pewien relatywizm, że w sprawach, które są wygodne dla rządu, powołujemy się na Unię, w sprawach niewygodnych mówimy, że walczymy o suwerenność. No to jest właśnie ta dialektyka propagandowa. Ostro postawić na swoim i utrzymać tarczę w dotychczasowym kształcie? W moim przekonaniu tak, bo sytuacja jest bardzo trudna. Niech pan sobie wyobrazi na przykład benzynę po 9 zł, a olej napędowy po 10. No przecież to osłabia potencjał polskiej gospodarki. To nie tylko drenuje kieszeń każdego Polaka, ale to osłabia potencjał polskiej gospodarki, konkurencyjność naszych produktów. To ma bardzo negatywne konsekwencje. Tu trzeba o takie rzeczy walczyć. No akurat jeżeli chodzi o biznes, panie senatorze, to ta tarcza w kontekście paliw niewiele daje biznesowi, bo to VAT, który wcześniej był odpisywany i taka VAT na niższym poziomie, to po prostu tylko... No tak, ale ceny... Niż odpis. Dla klienta indywidualnego to tak jest różnica, ale dla biznesu już ceny, nie. Ale wyższe ceny paliw oznaczają wzrost cen wszelkich produktów, które są produkowane przez polską gospodarkę. To, że same stawki VAT tutaj nie osłaniają akurat biznesu. To jest zgoda. Ale panie senatorze, ale osłaniają ludzi, no. A przecież miliony konsumentów, czy dziesiątki milionów korzystają. Ale są uzależnione. Kolejnego starcia z Unią? Rząd powinien to zrobić? No, rząd powinien rząd powinien jasno artykułować, jaka jest sytuacja gospodarcza Polski. No, inna jest sytuacja Francji, gdzie jest inflacja na poziomie 5 czy 6%. Inna jest sytuacja Polski, gdzie inflacja jest prawie 18%. No, a za chwilę może, nie daj Boże, być jeszcze większa. Jest podobną jak nasza inflacja. Tak. No, czy naszego regionu, czy taka Holandia, jeżeli dobrze pamiętam, też jest kilkunastoprocentowa sięgająca. Zgoda, ale zgodzi się pan też ze mną, że poziom zamożności i zasobności
osobowości prawda, no. społeczeństwa holenderskiego jest zupełnie nieporównywalny z polskim. To wszystko prawda. Dziękuję panie senatorze bardzo za rozmowę. Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu senatorowi życzę. I państwu, a no to dzisiaj jeszcze panie senatorze, tylko jednym zdaniem, wynik meczu. Będzie dobrze. No ale zwycięstwo Polski, jak rozumiem, tak? Tak jest. Trzymamy kciuki za Polaków. Dobrego dnia, miłego oglądania meczu państwu życzymy. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.